nitro świniaka, przepraszam, chciałem jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć. Sam sobie strzelasz w kolano, kurwa, pomawiając, kurwa, i gadając jakieś głupoty na ludzi, kurwa, z którymi robiłeś najlepszy, jeden z lepszych biznesów w swoim życiu i tak dalej. Jak akurat nie dałeś sobie po mordzie lać, kurwa, na ringu i robić siebie pośmiewisko. Trochę masz taką, takie podobieństwo do olejnika, to z tym, że olejnik naprawdę jest sportowcem, w przeciwieństwie do ciebie. No i to też nie jest tak, że ty jesteś jakimś, kurwa, tam gitem internetowym, żeby to oceniać, czy tam mówić ktoś, kogo, z kogo wyśmiewał, czy cokolwiek, bo tak nie było. Ogólnie, jak to wszystko jest przedstawione, zapytajcie się, kurwa, Hellfielda i Bandury, jak było na Majorce i w Marbella. Pow! Także prosiaczku, siedź sobie za tym biurkiem, biureczkiem, oceniaj ludzi, pij sobie piweczko, spłacaj sobie leasingi na samochodziki, baw się, kurwa, dobrze, wiesz, o co chodzi. Mi na złość, kurwa, nie zrobisz, bo ja się jutro mogę, kurwa, bez grosza obudzić, kurwa, i odbuduję sobie w tydzień czasu, tak jak 1000 razy w swoim życiu, wszystko od nowa. I na dobrą sprawę, stary, no po prostu współczuję ci, no rozjebałeś sobie najlepszy biznes, jesteś, kurwa, niewdzięczną świnią, zamiast, kurwa, być wdzięczny temu, co ja tobie napisałem. Stary, ja miałem status w 2004 roku, pisałem, kurwa, złotą płytę razem z Bushidem. Ja byłem na okładkach magazynów w 2007 roku. Dla mnie fama, sława i tak dalej. Wiele razy, kurwa, kończyłem z karierą, żeby potem od nowa ją rozpocząć i tak dalej. Mogę to zrobić jeszcze 10 razy i w tym roku ci pokażę, co zrobię tutaj po hiszpańsku. Będzie po prostu pięknie. A ty sobie będziesz tam siedział, kurwa, za biurkiem i się zakrztusisz kabanosem. Mua. Nie było. Ja też się sporo od niego nauczyłem. Między innymi wiem, że jak dochodzi do konfrontacji ulicznej, solówki tudzież nawet jakichś takich rozwojów typu 3-4 na jedną osobę, to zamiast broda nisko, ręce wysoko i walczyć o życie, trzeba dzwonić na policję. No, w sumie tak. Tylko sobie to nie dzwonić, tylko uciekać przez miasto i krzyczeć halo policja, bo dużo tajniaków jeździ i jest szansa, że któryś się zatrzyma. Jakby no zluzuj barierę. A tego jednego Dayjusta, którego miałeś, dostałeś liścia w samochodzie i musiałeś oddać. Z tego jest nagranie. Jak w Niemczech dostał liścia, popłakał się grzecznie, oddał zegarek.